Łaska Boża naucza nas. Komentarz do listu do Tytusa. Autor komentarza Henry Rozier. Wprowadzenie. Słuszne jest spostrzeżenie, że zarówno pierwszy list do Tymoteusza, jak i list do Tytusa adresowane są przez apostoła Pawła do delegatów i współpracowników w dziele pańskim. Tymoteusz miał czuwać nad zdrową nauką, co czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział pierwszy, od 3 do 4 wersetu. Zaś Tytus nad porządkiem w domu Bożym, co widzimy w Tytusa, pierwszy rozdział, 5 werset. Nie chciałbym jednak koncentrować się na różnicach obu tych listów. Wielu innych autorów już na nie wskazywało, lecz ograniczę się do zwrócenia uwagi na zawarte w nich podobieństwa, aby choć odrobinę przyczynić się do lepszego zrozumienia poruszanego w tych listach tematu. List do Tytusa, podobnie jak pierwszy list do Tymoteusza, kładzie nacisk na głoszenie wierzącym zdrowej nauki. Widzimy to w 9 wersecie pierwszego rozdziału, w 1 wersecie 2 rozdziału, w 3 wersecie, 7 wersecie, 10 wersecie 2 rozdziału, w 1 liście do Tymoteusza, 1 rozdział, 10 werset, 2 rozdział, 7 werset, 4 rozdział, 6, 13, 16 werset, 5 rozdział, 17 werset, 6 rozdział, 1 i 3 werset. Przeciwstawiając właściwe pouczenie fałszywej nauce. Oba teksty zawierają jednak więcej fundamentalnych praw chrześcijańskich. Przedstawiają owoce zdrowej chrześcijańskiej nauki, które powinny być zauważalne w praktycznym życiu wierzących, aby godny porządek charakteryzował dom Boży i radosna harmonia istniała pomiędzy wszystkimi jego domownikami. W liście do Tytusa zdrowa nauka obejmuje Boże zasady, przedstawione w 3 głównych częściach tekstu. Każda z nich to krótki fragment składający się z kilku wersetów, zawierający część chrześcijańskiej doktryny w odróżnieniu od pozostałych części listu, które głównie zajmują się praktycznymi pouczeniami. Znajdujemy tutaj rozdział pierwszy od 1 do 4 wersetu, sedno chrześcijańskiej nauki wyrażone w owych wielkich prawdach. Rozdział 2 od 11 do 14 wersetu, skoncentrowaną istotę chrześcijaństwa wyrażoną w praktycznym postępowaniu w naszym codziennym życiu. Rozdział 3 od 4 do 7 wersetu, pouczenie odnośnie dzieła Bożego w nas oraz narzędzia, którym Bóg posłużył się, aby przyprowadzić nas do siebie i pozyskać dla nas zbawienie. Będziemy jeszcze mieli sposobność, by powrócić do tych ważnych fragmentów i wyjaśnić je bardziej szczegółowo. Jednak wcześniej pragnę podzielić się z czytelnikami swoimi przemyśleniami. Dziś, jak nigdy dotąd, jest niezmiernie ważne, by być wiernym tej zasadniczej prawdzie. Praktyka chrześcijańskiego życia winna być nierozerwalnie powiązana ze zdrową nauką. Dzisiaj coraz częściej można usłyszeć opinię, że pomimo niezdrowej nauki, która wypacza chrześcijańskie prawdy, również te najbardziej zasadnicze, wierzący i tak mogą wydawać miłe Bogu owoce. W
ten sposób umniejsza się znaczenie Pisma Świętego, które jest jedynym, nieomylnym zbiorem Bożych prawd, niszcząc chrześcijański fundament, czyli Słowo Boże. Zapomina się, że owoce nie urosną bez drzew, które je wydają. Grzeszny człowiek nie jest w stanie przynosić owocu dla Boga. Podobnie jak złe drzewo nie wyda dobrego owocu. Kto czyni ze Słowa Bożego przewodnik, który co prawda wyposażony jest we wzniosłą moralność, ale nie jest wolny od błędów jego ludzkich pisarzy, zapomina, że nawet dobre drzewo przez okaleczenie kory zostaje pozbawione życiodajnego soku i staje się niezdolne, by przynieść oczekiwany plon. Ścisły związek pomiędzy nauką a praktycznym życiem można wielokrotnie znaleźć w Biblii. Psalm 119 pokazuje, że ścieżka sprawiedliwego wytyczana i rozjaśniana jest przez Słowo Boże. Wierzący wyznaje, że bez pouczenia Pisma błąkał się jak zgubiona owca. Psalm 119, werset 176. Obydwa listy do Tymoteusza są wypełnione tą prawdą. W drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset, apostoł mówi, że pisma, które pouczają nas w praktycznej sprawiedliwości, są natchnione przez Boga. Już drugi rozdział omawianego listu wystarczyłby, aby przekonać nas do tej ważnej prawdy. Przypomnijmy, że nawet chrześcijanin, który nie wątpi w absolutny autorytet spisanego Słowa Bożego, wciąż na nowo będzie musiał poprzez osobiste doświadczenia przekonywać się o tym, że stan jego chrześcijańskiego życia zależy od tego, w jakiej mierze karmi się Słowem Bożym, jak często poddaje się jego przemożnemu działaniu i podporządkowuje się jego pouczeniom.